zaśpiewać i zatańczyć. Szanowni Państwo, zapraszam już na. Tu są jeszcze dwie wolne ławki, są dwa wolne koce. Tu jest najlepiej będzie słychać. Spóźnialscy sami sobie szkodzą. Kilka uwag technicznych. Ta transmisja. Kamery, które dzisiaj widzicie i omikrofonowanie służy temu, żeby transmisja poszła na WP.pl. Także potencjalnie, jak tylko dostanę sygnał z reżyserki i od kolegi Marka, to będę mógł się przywitać z widzami WP.pl. Dzięki, że jesteście z nami i będziecie jeszcze. Nad nami lata dron, wkurzając dźwiękowców i muzyków. Właściwie wszystkich, od tego drony są. Moi mili, dwa słowa o tym, tym pomyśle. Pewnie zastanawiacie się, skąd taka inicjatywa. Sprawa jest bardzo prosta. Chcieliśmy się przedstawić jako sąsiedzi z Ostrowina numer 49. Państwu, wam, sąsiadom. To jest Marcelina. I Józek, a ja jestem Piotr. I to tyle, jeśli chodzi o motywację. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Marysi Iwanowskiej za to, że pozwoliła nam zajrzeć do swojej stadniny i stamtąd ciągnąć prąd. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Państwu Obrębskim, Mateuszowi z Kolonii za to, że goszczą nas na swojej wspaniałej łące. Brawo Obrębscy! I chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować dwóm wyjątkowym osobom, księdzu Andrzejowi, który chyba go dzisiaj z nami tutaj nie ma, bo miał dzisiaj bardzo dużo roboty, jak to przed niedzielą, ale przede wszystkim Kubie, bo to w rozmowach z naszym wspaniałym sołtysem narodziła się taka inicjatywa, żeby kultura zbliżyła nas w ten ostatni weekend sierpnia. Jeszcze oddam Kubie głos, przedstawię tylko muzyków, zespół Panem Proanima w powiększonym składzie. Jachor, Roman, Gienek i Piotr. Instrumenty, nie będę o nich opowiadał, posłuchacie ich. Kuba, oddaję ci głos, a Państwu życzę miłego wieczoru. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam, wszystkich przybyłych gości. Witam pana wicewójta gminy Ostróda, Grzegorza Kastrał. Witam pana radnego powiatowego Marka Husara. Witam pana radnego powiatowego Piotra Błaszkiewicza. Wszyscy trzej panowie to bardzo bliscy przyjaciele naszej miejscowości, także bardzo cieszę się, że panowie przybyliście z rodzinami, cieszę się, że jesteście tutaj, że możemy razem cieszyć się tą muzyką. Drodzy Państwo, chciałbym podziękować bardzo serdecznie przede wszystkim Piotrowi Marcelinie. Piotrze, proszę cię na chwilkę. Mam taki symboliczne podziękowanie na miarę moich możliwości, ale dziękuję ci bardzo serdecznie. Mówisz, że chcecie przedstawić się jako sąsiedzi, tutaj zapoznać się. Myślę, że gdybyśmy takich sąsiadów mieli więcej na wsiach, życie byłoby dużo, dużo ciekawsze. Drodzy Państwo, to są mieszkańcy bardzo aktywni.
wychodzący z inicjatywą. To jest dla mnie i myślę, że dla wszystkich sołtysów czy osób działających na rzecz lokalnych społeczności, to jest bardzo ważna rzecz, kiedy ktoś jeszcze wychodzi z inicjatywą i ktoś jeszcze chce działać. Dlatego bardzo, bardzo za to serdecznie dziękuję i bardzo, bardzo to wszystko doceniam. Myślę, że to wszyscy doceniamy, a najlepszą nagrodą jest frekwencja i ilość osób właśnie, jaka tutaj do nas dzisiaj przybyła. Dziękuję za przybycie właśnie, bo to też jest oznaka dla nas i zachęta do dalszego działania, kiedy widzimy, że komuś podoba się to, co robimy i kiedy widzimy, że to odnosi sens i kiedy to ma znaczenie. Dlatego bardzo dziękuję, że nie zawiedliście, drodzy goście, bardzo dziękuję, że przybyliście. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy zaangażowali się. Dziękuję osobom, które piekły ciasta, które przygotowywały posiłki. Wszystkim, którzy w różny sposób angażowali się w to wydarzenie. Zastanawiałem się, drodzy Państwo, jak muzyka klasyczna, może bardziej instrumentalna na takim poziomie, bo to bardzo wysoki poziom, jak to wszystko będzie wyglądało na wsi u nas w Ostrowinie. I drodzy Państwo, patrząc na ilość osób, myślę, że bardzo dobrze. Dlatego widzę tutaj na liście takiej z programem, że bardzo, bardzo zróżnicowany mamy program tej muzyki, którą dzisiaj będziemy słyszeli. Także na pewno każdy usłyszy coś, co zna i na pewno każdy ten czas bardzo miło spędzi. Dlatego nie przedłużając, bo jak się rozpędzę, to nie skończę, drodzy Państwo. Oczywiście. Oczywiście. Jeszcze jedna ważna sprawa, drodzy Państwo, bo to koncert przede wszystkim, co najważniejsze, charytatywny. Mamy w Ostrowinie chłopca. Wszyscy dobrze wiedzą, Tymka Kaźmierskiego, który cierpi na fatalną chorobę. Drodzy Państwo, przy poczęstunku, przy kawie, herbacie, ciastkach, cieście stoi puszka. Tam można dobrowolnie wesprzeć zbiórkę właśnie dla Tymka. Obecnie jest prowadzona rehabilitacja. No, wszyscy mamy nadzieję, że to wyjdzie na dobre, że wszystko będzie dobrze. Dlatego, drodzy Państwo, proszę też, żebyśmy o tym pamiętali. I oddaję głos jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, panie sołtysie. Ja tylko jeszcze, żeby z formalnością stało się zadość, ale takim najsłodszym jeszcze kwiaty dla pani dla Marysi. Tak? I na ręce pani Jadwigi. Nie widzę. Tak. Dobra, to Ewa dostanie. A teraz już naprawdę kończąc te przydługie przemówienia, panem pro anima. Thank you.
Thank you.
Daj. Już niedługo.
my dziękujemy. Możecie zrobić jeszcze tego, czy stworzycie zieloną na bis, jakiejś krótszej wersji, tak? Tak, nie, 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 n